Ta ryba była rozcinana na żywca, wypatroszona i potem odcinano jej głowę, a reszta ciała, jakby tej ryby, dalej jeszcze się poruszała. To było dla mnie szokujące. Ustęp 1 tegoż rozporządzenia, ona jest krótka. Podczas uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem zwierzętom oszczędza się wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. Pan Dominik Nawa jest szefem Komitetu Pomocy dla Zwierząt. Jego stowarzyszenie ma pod opieką kilkaset zwierząt, najczęściej wcześniej dręczonych przez poprzednich właścicieli. Każdego roku przed świętami inspektorzy komitetu dokonują kontroli warunków, w jakich sprzedawane i ubijane są karpie. Z ukrytymi kamerami odwiedzają targowiska i markety. Niska cena, no, przeciągała rzesze ludzi, którzy chcieli tą rybę kupić. I w jednym właśnie z tych baseników, oklejonym pięknymi rybkami, jakby to były ryby do oczka wodnego, było tak duże zagęszczenie, które doprowadziło do takich urazów ryb, które po prostu się wykrwawiały w środku. I ta woda już nie przypominała wody, tylko jeden wielki zbiornik z krwią. Ryba potrafi rozróżnić członków własnej ławicy. Można sobie jedynie wyobrazić, co przeżywały zwierzęta, które miały możliwość kosztować krwi członków swojej ławicy, o tak bym powiedział. Inny ważny problem, który dostrzegł pan Dominik, to pakowanie żywych ryb do foliowych reklamówek. Zwierzęta wówczas duszą się i powoli umierają. Powolna śmierć sprawia, że w mięsie ryby wytrącają się szkodliwe dla zdrowia ludzi toksyczne substancje. Ja sam pamiętam, jak mój ojciec ładnych parę lat temu było nie do pomyślenia, żeby poszedł kupić rybę bez wiaderka z wodą. Gdzie ludzie zatracili się na tym etapie, nie mam pojęcia. Gdzieś po drodze, jak wprowadziliśmy chyba reklamówki jednorazowe, po prostu wydało się to łatwiejsze, że w ten sposób można tak zrobić. Ludzie potrafią kupić już śniętą rybę, donoszą taką rybę zamęczoną do domu, tłumacząc się, że jest to tradycja. Pakowano po 6-7 sztuk do worków, rzucano do koszyków, na to następne. Ja przypominam sobie człowieka, który był ze swoim synem, nakupił pół koszyka ryb. I jedna na drugiej wsadzone po parę sztuk w reklamówkach, szczęśliwi, że udało im się kupić. Powiadomione o nieprawidłowościach i znęcaniu się nad zwierzętami kierownictwo sklepu nie reaguje. Sprawa trafia do prokuratury w Tychach. Ta odmawia wszczęcia śledztwa. W uzasadnieniu prokurator argumentuje, że ryby miały zapewniony dostęp do tlenu z atmosfery. Prokurator napisał: sprzedawane w workach foliowych ryby miały zapewniony dostęp tlenu poprzez niedowiązywanie worków, jak również specjalnie dla tego celu wykonane były przez pracowników centrum handlowego otwory w przedmiotowych workach. Badania wyraźnie wykazały, że ryby mają swoją inteligencję. Przez to, że ich układ nerwowy jest bardzo zbliżony do kota, psa czy człowieka, no oczywiście jak najbardziej, że one odczuwają cierpienie. Podobnie jak my, czy koty, czy psy. No, na pewno nie do pomyślenia jest dla większości ludzi, żeby móc spakować psa czy kota do worka, zawiązać i, prawda, i w ten sposób go transportować na jakąkolwiek odległość. Rok 2009. Inne centrum handlowe. Tutaj też żywe zwierzęta są pakowane do reklamówek, a ubój karpi odbywa się na oczach klientów. Pani spakowała do reklamówki wcześniej jakieś 4 sztuki ryb i tą reklamówkę zaniosła za ten prowizoryczny parawanik i okładając taką pałką po tej reklamówce, gdzie popadnie, no usiłowała ogłuszyć w jakiś tam sposób tą rybę. Na oślep pałką uderzano po tej reklamówce, próbując trafić którąkolwiek w głowę i to się nazywało, że te ryby zostały w sposób umiejętny ogłuszone. Przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami, będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania. Rzeczywiście takich przepisów stricte nie ma.
Pan sędzia pokazuje nam wytyczne głównego lekarza weterynarii z tego roku i mówi, że zgodnie z tym dokumentem osoba, która dokonuje uboju ryb, nie musi być przeszkolona, co oznacza, że może nie wiedzieć, gdzie dokładnie ryba ma mózg. A przecież taka wiedza jest niezbędna do prawidłowego ogłuszenia zwierzęcia. Trzeba przecież wiedzieć, gdzie uderzać. Porządne uderzenie w odpowiednie miejsce powoduje utratę świadomości i odcięcie głowy doprowadza do wykrwawienia zwierzęcia, które już nic nie czuje i to jest jedyna dopuszczalna humanitarna forma uboju ryby. Zalecenia głównego lekarza weterynarii są bardziej liberalne niż rozporządzenie ministra rolnictwa, który w wydanym kilka lat temu dokumencie wymaga szkoleń od osób dokonujących uboju. Ciekawość dzieci oczywiście tutaj przyciągała ich uwagę. Reakcja tego dziecka, myślę, że mówi sama za siebie. To był szok, to było przerażenie. Sama podbiegła do rodziców, pytając, dlaczego to tak wygląda. To uświadomiło mnie, że trzeba coś zmienić. Stąd wystąpiliśmy do organów ścigania. Prokuratura w Tychach odmawia wszczęcia dochodzenia wobec jej zdaniem braku znamion czynu zabronionego. Pan Dominik składa w sądzie odwołanie, powołując się na przepisy o ochronie zwierząt, które mówią o zakazie zabijania zwierząt w obecności dzieci. W tym przypadku wskazane jest, że zaleca się, aby miejsce uśmiercania ryb było wydzielone, na przykład za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu, tak by uśmiercanie nie odbywało się w obecności dzieci. Skoro taki parawan był ustawiony, zainstalowany, to zdaniem orzekającego sądu w tej sprawie, zdaniem prokuratora, te wymogi spełnione zostały. W naszej ocenie można było wyraźnie zobaczyć, jak dochodzi do zabijania zwierząt i tłumaczenie przez sąd wskazuje jednoznacznie, że po prostu najprawdopodobniej nikt się z materiałem filmowym nie zapoznał i nie widział, jak faktycznie sytuacja wyglądała. Ja przypominam sobie też sprawę z rok wcześniej, jak kierowniczka sklepu tłumaczyła, że po prostu spadła im kotarka i stąd było wszystko widać. A to, że jak sama stwierdziła, że kotarka spadła im 3 dni wcześniej, no to już jakby nie było istotne. Zarzut o tym, że tego filmu nie odtworzono, nie jest zasadny, gdyż ten film... Zdaniem sędziego sąd nie miał obowiązku oglądania filmu, ponieważ wcześniej widzieli go i opisali policjanci. Sędzia podkreśla, że nie ma obecnie przepisów, nawet w prawie Unii Europejskiej, które szczegółowo regulowałyby sposób uboju ryb. Jedno ze śląskich targowisk. Mężczyzna na oczach klientów i przechodniów bez jakiegokolwiek ogłuszania zarzyna żywe karpie i wycina im wnętrzności przy pomocy nożyka do tapet.